Dzień dobry, witam serdecznie. Od zawsze trapiło nas pytanie, jak lepiej radzić sobie z emocjami, jak wyciszyć rozbiegany umysł, jak zapanować nad stresem dnia codziennego. Na te i inne tematy będę dzisiaj rozmawiała z Katarzyną Ostasz. Kasia jest socjologiem, akredytowanym coachem biznesu i umysłu. Jest trenerem metody Silwy. A czym jest Silwa? Dzisiaj Kasia nam o tym opowie. Prowadzi zarówno warsztaty, seminaria, jak i programy mentoringowe. Jej motto to świadomy biznes, świadome życie. Cześć Kasiu. Cześć Magda, miło Cię widzieć ponownie. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Czuję się bardzo zaszczycona. Wzajemnie. Wzajemnie. Po naszych pogadankach internetowych w sieci od razu, tak jak już Ci mówiłam przed chwilą, byłam zaszczycona, że zdecydowałaś się mnie zaprosić do swojego podcastu. Także bardzo mi miło. Mnie również. Tak jak wspomniałaś, miałyśmy już okazję porozmawiać i rozmawiałyśmy, nagrałyśmy dwa live'y na Instagramie. Rozmawiałyśmy o emocjach i właśnie emocje są takim nieskończonym tematem. Same miałyśmy takie odczucie, że mogłybyśmy godzinami o tym rozmawiać. Zgadza się. Dlatego też chciałabym, żeby dzisiaj osoby, które nas będą oglądać lub słuchać, żebyśmy dały im parę rad, jak radzić sobie z emocjami, a zwłaszcza w tym, myślę, że dość trudnym czasie dla większości z nas, czasie spowodowanym pandemią koronawirusa. Dlatego też mam do Ciebie pytanie, jak poradzić sobie z emocjami, jak poradzić sobie z takimi natrętnymi myślami i z obawami, czy masz jakiś sposób? Tak, mam sposoby na to. Myślę, że też już właśnie w tych naszych pogadankach instagramowych troszeczkę ten temat poruszyłyśmy, tak jak powiedziałaś. Natomiast mam sposób, może nie jest łatwiej mieć ten sposób w związku z tym, że ja jestem akredytowanym trenerem umysłu i gdzieś tam można by powiedzieć, że poprzez pracę z myślami jestem w stanie kontrolować swoje emocje, bo o tym chciałabym właśnie powiedzieć, żeby nasi słuchacze i też widzowie znali podstawy tego, w jaki sposób ja sobie z tymi emocjami radzę i też w jaki sposób prowadzę klienta w takim procesie. Więc myślę sobie, Magda, że też oczywiście Ty jesteś tego świadoma, że bardzo ważne jest w tym momencie, jeśli rozmawiamy na temat emocji, sama kontrola naszych myśli. Ciężko nam te myśli kontrolować, nie oszukujmy się. Te myśli nam bardzo często odbiegają. Tak jak wspomniałaś, jesteśmy teraz w sytuacji bardzo wyzwaniowej. Wiele rzeczy się na świecie dzieje. Więc ja zawsze tutaj polecam taki schemat, będę oczywiście bazowała na przykładach, aby zacząć od swoich myśli, bo wiemy nie od dziś, a jeśli nie wiemy, no to ja się zaraz tą informacją podzielę, że wszystko generalnie zaczyna się od tej naszej pojedynczej myśli. Jeżeli my zadbamy o te swoje myśli w sposób taki, żeby być ich świadomymi, no to one automatycznie będą wpływały na nasze emocje. I tu jest od razu odpowiedź na Twoje pytanie. Poprzez pracę z naszym procesem myślowym jesteśmy w stanie tak naprawdę regulować nasze emocje. Te z kolei, jeżeli są pozytywne, radosne, one naprawdę nie muszą być nie wiadomo jak optymistyczne, żeby one były dobre, wpływają z kolei na nasze zachowanie. A my w dzisiejszym czasie mamy wiele obowiązków. Jesteśmy partnerami, partnerkami, mamami, rodzicami, w naszym wypadku też właścicielkami biznesów, więc naprawdę potrzebujemy działać. Kiedy mamy te emocje negatywne, mało działamy. Kiedy dbamy o te emocje, wiemy, że mamy chęć do działania. Więc jak dbać o te myśli, które mają wpływ na te nasze emocje? No ja mam takich kilka swoich własnych przykładów, nazywam je takimi rutynami mojego dnia, no i też między innymi pewnie mnie tutaj dzisiaj zaprosiłaś. Ja bardzo dużo pracuję z medytacją. Narzędzie, jakim jest medytacja, rzeczywiście na co dzień podnosi mi wibracje i pozwala mi nie tylko kontrolować te swoje myśli, które od czasu do czasu, wiadomo, są negatywne, pesymistyczne, więc ta medytacja mi te moje myśli wspiera. Natomiast ja też bardzo dużo czasu spędzam na łonie natury. Ja nie wspomniałam jeszcze, ale pewnie będę miała okazję, od kilkunastu już lat mieszkam poza granicami Polski, mieszkam na terenie Irlandii, w Dublinie. Mam taką ogromną przyjemność i przywilej, zawsze o tym głośno mówię,
mieszkać dosłownie rzut beretem od plaży, więc ta natura, te lokalne parki i ta zieleń irlandzka zawsze też pozwala mi te moje emocje, z drugiej strony też te moje myśli wyciszać, więc to będzie na pewno kontakt z naturą, to na pewno będzie medytacja, jestem też osobą taką bardzo relacyjną, lubię mieć fajnych ludzi wokół siebie, lubię się wygadać, więc kolejnym takim pewnie właśnie sposobem będzie ta możliwość wygadania się, rozmowy z drugim człowiekiem, która no, w tym momencie jest trochę ograniczona, no bo gdzieś tam, prawda, ten kontakt z drugim człowiekiem został nam trochę narzucony i ograniczony, no ale z drugiej strony wyrażamy wdzięczność za technologię, za internety, za to, że możemy chociażby połączyć się w taki sposób, jak ja teraz z Tobą i sobie porozmawiać i się wygadać tej przyjaciółce, czy rodzicom, czy mamie, czy siostrze, która bardzo często może mieszkać kilkaset albo kilkanaście kilometrów od nas. Więc tak pokrótce, żeby się też tutaj Tobie nie rozgadywać, mam sprawdzone sposoby, wiem jak działa umysł ludzki. Moimi trzema sposobami, które ja dzisiaj chciałam wymienić tutaj dla Ciebie, to na pewno będzie medytacja, to na pewno będzie kontakt z naturą w różnej postaci. To będzie spacer, to może być, pójście na rower, no i też na pewno ta rozmowa z drugim człowiekiem. To, żeby otaczać się tą osobą, którą ja lubię, z którą chcę się czymś podzielić, no i bardzo często też wygadać, no bo gdzieś tam te utrapienia na tej duszy się u mnie też znajdują. Dokładnie, dziękuję Ci też, że podkreśliłaś rolę medytacji. To jest tak, że osoby, które będą nas słuchać i oglądać, wiedzą, że praktycznie każdemu z moich klientów zalecam medytację. Często się śmieję, że jest to wręcz remedium na cały zło tego świata. Tak. I właśnie nawet czy samo mindfulness, o którym wspominam, że jest to medytacja dla zabieganych, właśnie te spacery po lesie, tak jak powiedziałaś, czy jeżeli ktoś ma możliwość, tak cudowną możliwość, jak ty wyjść na plażę. Dla mnie morze jest też taką ostoją i moim bezpiecznym miejscem, nawet w mojej głowie podczas medytacji, gdy fizycznie nie mogę na niej być. Ja mam to szczęście, że akurat nie tyle co plażę, ja mam las i rzekę. I też świadomie wybrałam miejsce zamieszkania. Wcześniej mieszkałam w zatłoczonym mieście. Ale słuchajcie, tak naprawdę, jeżeli nawet właśnie mieszkacie w zatłoczonym mieście, myślę, że jakbyście poszukali, to niedaleko was znajdzie się zawsze jakiś park. A nawet dzisiaj będziemy z Kasią o tym opowiadać, że nawet w biurze czy w domu, jak zamkniecie oczy, będziecie w stanie przenieść się na taką plażę czy do takiego lasu. Dokładnie. W swoich myślach. Bo to, co jestem przekonana, Kasia też by wam powiedziała, że nasz umysł nie rozróżnia tego wyobrażenia w głowie od rzeczywistości. I dzięki temu właśnie to, co ty, Kasiu, mówisz, naszymi myślami kreujemy nasz świat. Tak jest. I tak dlatego, też wiele naszych bolączek, problemów wynika z tego, jak o sobie myślimy i o świecie. Dlatego pamiętajcie, uważaj, jak myślisz, twoja głowa słucha. Dokładnie tak jest, nic dodać, nic ująć. Także tak, myślę sobie, że zobaczymy, jak nasza się rozmowa potoczy, ale to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, że my jesteśmy w stanie za pomocą właśnie takich procesów, jak proces wizualizacji czy wyobraźni, przenieść się w to nasze cudowne, idealne miejsce pełne spokoju, relaksu, także wcale nam nie potrzeba jakichś takich pięknych okoliczności natury, bo naprawdę jesteśmy to w stanie sobie zrobić za pomocą własnego umysłu. Dokładnie, więc zobaczcie, tu żadnego czary mary nie ma, tak naprawdę możecie już zacząć pracować nad swoimi emocjami już teraz, tak naprawdę. Wspomniałam i też wspomniałaś, że jesteś akredytowaną trenerką Silwy, metody Silwy. Miałam ostatnio okazję troszkę liznąć tego tematu, jestem zachwycona. Bardzo chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak naprawdę tutaj chodzi pod tą taką nieznaną nazwą Silwa. Co to jest? I tutaj Magda, mam wyzwanie, muszę Ci powiedzieć, bo z reguły w trakcie seminariów tak się śmieję, że mam taką dobrą godzinę na wyjaśnianie tego, natomiast tutaj chciałabym Cię zamknąć u Ciebie minimum w 5 minutach, więc powiem tak.
Metoda Silwy jest metodą naukową, zacznę od tego, i ona nie miałaby absolutnie swoich żadnych podstaw naukowych, gdyby nie odkrycie przez Jose Silwę, o którym będę pewnie tutaj opowiadała, zróżnicowanych częstotliwości impulsów elektrycznych, które generuje nasz ludzki mózg. No i tutaj tak w skrócie opowiem, nasz mózg operuje na różnych poziomach fal mózgowych. Mamy falę delta, mamy falę teta, mamy falę alfa, no i falę beta, na których teraz ja i ty operujemy i jesteśmy. Widzimy się, słyszymy i tak dalej, i tak dalej. Są teraz jeszcze najnowsze badania na temat fal gamma, ale o tym w Silwie za dużo nie mówimy, bo zaznaczam, że metoda Silwy została, że tak powiem, opracowywana przez twórcę tej metody w latach 1944-1966. Zostało przez Jose Silwę przeprowadzone pierwsze seminarium, więc nie było jeszcze wtedy bardzo dużo informacji na temat fal gamma, które właśnie służą takiemu stanowi przepływu, takiemu stanowi ekscytacji. I co jest ważne, żeby powiedzieć, metoda Silwy na pewno polega na tym, że my jesteśmy w stanie kontrolować swój umysł. Metoda Silwy polega na tym, że my jesteśmy w stanie pełniej wykorzystywać potencjał naszego umysłu. A pewnie zgodzisz się ze mną, Magda, bo też się zajmujesz podobną tematyką. Okazuje się, i to dowodzą różnego rodzaju badania naukowe, że my jesteśmy w stanie, to znaczy jesteśmy w stanie, bo jesteśmy, ale my do tej pory głównie wykorzystujemy potencjał naszego umysłu w procentach takich między 2 a 10%. Tak, dokładnie. Więc pytanie, prawda? Więc teraz pytanie do wszystkich nas, co by było, jakbyśmy zwiększyli ten potencjał swojego umysłu o kolejne 5%, o kolejne 10%? Jak wspaniałymi geniuszami byśmy byli? I o tym właśnie mówi metoda Silwy. Polega na samoczynnym wprowadzeniu mózgu w stan alfa. Nasz mózg, tak jak powiedziałam, generuje różnego rodzaju bodźce i wtedy, kiedy my operujemy na takich obniżonych częstotliwościach fal mózgowych, co się okazuje, jesteśmy w lepszym połączeniu z naszą prawą półkulą mózgu. Prawa półkula mózgu z kolei jest odpowiedzialna za bycie w połączeniu z naszą intuicją. Kiedy nasz mózg korzysta z prawej półkuli mózgu, jesteśmy bardziej kreatywni. Wspomniany proces wizualizacji czy wyobraźni w nas rzeczywiście tak prężnieje. I tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Metoda Silwy pomaga nam nauczyć się samoistnie kontrolować nasz umysł, ale również na zawołanie wejść w obniżone stany naszego umysłu. Co chciałabym jeszcze dodać, bo to jest fajne, żebyśmy tutaj wszyscy dzisiaj znali takie statystyki, że no jest to naprawdę dość popularna metoda już na całym świecie. Ona obecnie jest obecna i uczona w ponad 130 krajach na całym świecie. Została przetłumaczona na 32 języki. No i z dumą zawsze mówię, że w swojej bazie danych absolwentów mamy już ponad 11 milionów ludzi z całego świata. To jest naprawdę niesamowite, bo mamy taką swoją społeczność, która oczywiście dzieli się swoimi sukcesami, rezultatami na temat tak naprawdę praktyki medytacji prowadzonej, medytacji dynamicznej, która jest głównym narzędziem właśnie technik metody Silwy. Tak tylko pokrótce dodam, bo to jest zawsze fajnie znać takie ciekawostki. Jose Silva, który stworzył tę metodę, nad którą zaczął swoje badania w roku 1944, wraz z grupą innych naukowców, tak naprawdę jego celem było pomóc jego dzieciom mieć lepsze wyniki w szkole. To jest taka fajna anegdota, zawsze o tym opowiadam w trakcie kursów metody Silwy, że Jose miał 10 dzieci. Ja zawsze się śmieję, że z tą samą kobietą, bo w dzisiejszych czasach, prawda, to różnie bywa i wszyscy zawsze właśnie wtedy też się śmieją. Możecie sobie wyobrazić, lata 40. XX wieku, nie ma rodzic wtedy czasu, tak jak teraz obecnie dla swoich dzieci, 10 dzieci w domu, prawda? Jose Silva pracuje, jedna głowa rodziny, utrzymuje całą rodzinę. Wielki pasjonat w ogóle psychoanalizy, psychiatrii, hipnozy, różnego rodzaju nauk właśnie związanych z rozwojem. Nagle po prostu znając prawa fizyki, tworzy wraz z swoimi kolegami, naukowcami, tak fantastyczną metodę, która jest już obecna na świecie od 55 lat.
I o dziwo by się mogło wydawać, że jest to metoda stara, przestarzała, co się okazuje, że nie. Że dzisiaj ci fantastyczni twórcy, taki jak Joe Dispenza, Greg Braden, to są rzeczywiście, można by powiedzieć, powielacze tego wszystkiego, co Jose Silva stworzył właśnie 55 lat temu, tylko oczywiście teraz ta forma jest przedstawiana przez nich, można by powiedzieć, w taki bardziej nowoczesny i bardziej chwytliwy sposób. Ja też mam taką misję, żeby o metodzie Silwy mówić w taki sposób bardzo trendy trochę, żeby tą medytację przedstawiać jako coś atrakcyjnego, a nie jako właśnie siedzenie w pozycji lotosu jak mąk tybetański, bo to absolutnie nie o to chodzi. I mam takie poczucie, że coraz lepiej mi to wychodzi, także myślę, Magda, że to takie najważniejsze informacje. Najważniejsza sprawa, metoda Silwy polega na samoczynnym wprowadzeniu naszego mózgu w te obniżone częstotliwości, jakie nauka nazwała falami alfa. No i tam właśnie dzieją się wtedy fantastyczne rzeczy, ponieważ jesteśmy połączeni z naszą prawą półkulą mózgu, ona z kolei jest w połączeniu z naszą intuicją, kreatywnością, tymi takimi aspektami, które umożliwiają nam nawet procesy samoistnego samouzdrawiania, co jest niesamowite. Mm. Jak mi starczy czasu, to może też dzisiaj o tym opowiem, ale wydaje mi się, że to chyba tyle w dozie naszego wstępu. Dokładnie o samouleczeniu, dokładnie przed chwilą przebiegła mi ta myśl przez głowę, żeby odnieść się do tego punktu, ale jeszcze chciałabym tylko podkreślić bardzo istotny fakt, o którym wspomniałaś, że jest to udowodnione naukowo. Tak. Bardzo mnie cieszą takie metody, tak samo jak hipnoza, którą się zajmuję zawsze jak mam nowych klientów, czy nawet edukuję z tego tematu i mówię, słuchajcie, to jest tak, że w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech hipnoza jest traktowana jako rodzaj terapii. I tutaj lekarze, na przykład my współpracujemy z lekarzami, lekarze medycyny klasycznej odsyłają do nas swoich pacjentów. I to jest dla mnie fantastyczne, ponieważ mamy już badania, które potwierdzają skuteczność medytacji i hipnozy. I to, co powiedziałaś o falach, musiałam się uśmiechać, bo nawet wczoraj wysłałam jednej z moich klientek akurat falę beta, ponieważ moja klientka cierpi na depresję i chodzi o to, żeby zaktywować jej umysł i właśnie używamy fal beta do aktywacji. I to jest niesamowite, co można zrobić, używając odpowiednich fal. To, co słyszałam, to, co się zdążyłam nauczyć na temat metody Silwy, że na początku potrzeba u osób, które nie mają wprawy, na przykład pół godziny, żeby wejść w falę alfa, a potem jak już praktykuje się metodę Silwy, wystarczy 30 sekund, tak naprawdę na kliknięcie. Dokładnie. Palce. Ja już mam taki nawyk, tak jak widzisz, że pokazuję właśnie, że w języku angielskim bardzo często mówimy, że this is the moment of your desire, czyli w tym momencie twojego pragnienia jesteś w stanie właśnie przeniknąć w ten stan relaksu, głębokiego relaksu, czym są właśnie nasze obniżone częstotliwości alfa i to jest właśnie niesamowite. Mhm. I tak, i dokładnie, słuchajcie, tak jak wspomniałyśmy, chodzi o wyciszenie rozbieganego umysłu i właśnie wyciszamy to po to, żeby włączyć proces samoleczenia, o którym wspomniała Kasia. I dla mnie jest to niesamowite, kiedyś nie rozumiałam tego, jak zetknęłam się z tym pierwszy raz, że tak naprawdę mamy w sobie te pokłady umiejętności samoleczenia. Ale to nam zostało powiedziane, tylko nikt nam nie powiedział, jak to uruchomić. Uważam, że właśnie metoda Silwy, czy nawet już nie tylko metoda Silwy, czy każda medytacja, czy w ogóle jeżeli zaczniecie robić cokolwiek w tym kierunku, pomoże wam uruchomić procesy samoleczenia. Kasiu, w ogóle jak się zaczęło to u ciebie? Jak trafiłaś na metodę Silwy? Jestem bardzo ciekawa. Dziękuję Ci za to pytanie, bo zawsze lubię o tym opowiadać, powiem Ci, Magda, i moja historia jest naprawdę zabawna, bo tak pokrótce znowu, żeby się tutaj Tobie nie rozgadywać na ten temat, ja generalnie pozwolę sobie powiedzieć, że od lat nastoletnich jestem takim freakiem rozwoju osobistego. Dorastałam, miałam szczęście, teraz z perspektywy już 39 lat, miałam naprawdę szczęście dorastać w dość otwartym domu. Moja mama była zawsze gdzieś tam otwarta na takie różnego rodzaju metody, typu lejki, praca z energią, takie pozytywne nastawienie do życia, wyrażanie wdzięczności, więc ja naprawdę miałam ogromne szczęście wyrastać w domu, w którym rzeczywiście nibyż to na wtedy było to wszystko takie nieświadome. Z dzisiejszej perspektywy patrzę na to, że może rzeczywiście ja nie byłam do końca tego świadoma, ale ja rzeczywiście
oczywiście żyłam w takiej fajnej energii. Więc ja generalnie już z czasów studiów byłam taką osobą, która poczytywała mnóstwo książek w rozwoju osobistym. I gdzieś tam po studiach zaczęłam swoją pracę, nazwijmy to karierę zawodową, też w rekrutacji, w zasobach ludzkich. Zawsze byłam właśnie związana z tym aspektem rozwoju człowieka. Jak nie pomóc mu w karierze zawodowej, to wyszkolić w postaci treningu. Moja ostatnia praca przed decyzją pracy dla siebie była w jednej z dużych firm finansowych tutaj w Dublinie, gdzie byłam odpowiedzialna właśnie w dziale HR-u zasobów ludzkich za trening, czyli znowu byłam związana właśnie z tym aspektem rozwoju człowieka. No i właśnie, kiedy to jeszcze nie byłam mamą, bo jestem mamą dwójki dzieci, kiedy byłam przed 30, miałam właśnie takiego konika na temat szkoleń rozwojowych, warsztatów itp. itd. i tak się doszkalałam, robiłam sobie różnego rodzaju certyfikacje, no i gdzieś tam żyłam sobie w tej takiej bańce, bardzo takiej fajnej, pozytywnej. Miałam też na to bardzo dużo czasu wtedy, bo tak jak mówię, troszeczkę inaczej życie wygląda przed dziećmi, a jak się te dzieci posiada, to zdecydowanie. No i Magda, historia jest o tyle zabawna, absolutnie wszyscy się z tego śmieją, że nawet sobie tutaj przygotowałam książkę, która śmiało śmiem twierdzić, że wpłynęła w bardzo znaczący sposób na zmianę mojego życia, ale również i takiej kariery już teraz biznesowej, niezawodowej, bo rzeczywiście od 6 lat prowadzę swoją własną działalność. I wyobraź sobie, że w roku 2010 wyszłam za mąż i z moim mężem pojechaliśmy sobie na tak zwany miesiąc miodowy, który trwał 2 tygodnie, do Portugalii. I z jakiegoś powodu, ja Ci nie umiem powiedzieć z jakiego powodu, ja na swój miesiąc miodowy, kiedy to głównie się przytula, daję sobie buziaki, patrzę się sobie w oczy, prawda, biorę ze sobą tą właśnie książkę. Oczywiście mój mąż, jak to mój mąż mówi, no to chyba oszalałaś, kiedy Ty w ogóle będziesz miała czas na czytanie tej książki. Okazało się, że miałam, bo czytywałam ją sobie po prostu na plaży, wtedy kiedy obydwoje się wylegiwaliśmy na słonku. No i historia jest taka, że ja jak coś mi się w życiu bardzo podoba, to chcę to przetestować. Ta książka, nie powiem, że prosta, bo wcale nie taka prosta, z perspektywy już tego, że ja edukuję na ten temat, no to wydaje mi się, że bardzo prosta, naprawdę zafascynowała mnie tak bardzo, że ja zaczęłam praktyki opisane w tej książce stosować we własnym życiu. No i tak sobie te techniki medytacyjne powiązane z wizualizacją stosowałam w kontekście programowania swojego umysłu na realizację różnych celów. I rzeczywiście zaczęłam zauważać, że kurczę, no dużo rzeczy zaczyna mi w życiu wychodzić, jak to się mówi, w cudzysłowie oczywiście wychodzić, bo wiadomo, że to trzeba działać w kierunku takim, aby te procesy mentalne, które gdzieś tam się w głowie ułożyły, zaaplikować w życie. No i tak to się dzieje, że w roku 2014, w lutym, kiedy już jestem mamą, miałam dość dłuższy urlop macierzyński, pojechałam do Polski z moim synem, żeby dziadkowie trochę mnie od tych moich obowiązków matczynych odciążyli, no i jako ten freak rozwoju osobistego ląduję we Wrocławiu na podstawowym seminarium tego kursu. To tak tylko w skrócie powiem, bo to jest taka historia, naprawdę, ja teraz wiem, że to tak miało być, ale ja tego absolutnie nie wiedziałam wtedy. No i wyobraź sobie, że na tym seminarium we Wrocławiu, fantastyczne seminarium, akurat prowadził je dyrektor metody Silver Polskę, pan Andrzej Wójcikiewicz. Ja tam, Magda, dostaję tak zwany moment aha, pewną wizję, pewną ideę, że być może fajnie by było, jak ja bym to wszystko przeniosła na teren Irlandii, absolutnie nie wiedząc, czy tutaj ktoś jest, kto się zajmuje metodą Silwy. Wiesz, to jest tak zwany pomysł, który przychodzi Ci do głowy i Ty głęboko w sercu czujesz, że Ty chcesz pójść w tym kierunku. No, w związku z tym, że jestem osobą dość zorientowaną na cele, na zadania, taką ambitną można powiedzieć, lubię sobie stawiać wysokie poprzeczki, powiem Ci tylko tyle, że w tym samym roku, 5 miesięcy później, jestem już w Kownie na Litwie i mam swój 2-tygodniowy trening, w którym to certyfikuję się jako przedstawiciel tej metody na terenie Irlandii. I od tego czasu, od listopada, bo oczywiście to był oczywiście
oczywiście był to moment przygotowań się do mojego pierwszego seminarium, ogromna ekscytacja, pochłanianie dużej ilości też oczywiście materiału, którą i tak już zrozumiałam w trakcie tego treningu. Robię swoje pierwsze, przeprowadzam swoje pierwsze seminarium metody Silwy w listopadzie 2014 roku. No i co Ci, Magda, mam powiedzieć? Toczy się ta moja przygoda, ta moja fascynująca droga i niesamowite dla mnie jest to, że ta metoda nie tylko zmieniła moje życie personalne w kontekście właśnie bycia osobą pełną energii, osobą zdrową, znającą podstawy właśnie funkcjonowania naszego umysłu, ale z czego ja się najbardziej cieszę i tutaj pewnie też przybijesz mi piątkę, bo wiem, że też taka jesteś, to jest niesamowita dla mnie taka ekscytacja tego, że ja poprzez edukację tego wszystkiego, co ja się nauczyłam, wspieram ludzi w ulepszaniu ich życia w każdym z możliwych obszarów. I myślę sobie, że to jest niesamowite. Oczywiście to się łączy ze wszystkim, to się łączy z aspektem biznesowym, finansowym, tego, że gdzieś tam ta metoda pozwoliła mi wejść w rolę eksperta, ale myślę sobie, że ta najważniejsza podstawa jest związana właśnie z tym, że dzięki wiedzy, którą ja zdobyłam, teraz szerzę tą wiedzę dalej i to jest naprawdę niesamowite. I wiesz, kiedy tak sobie myślę w tym kontekście, to czasami naprawdę się szczypię. To jest takie może nieskromne, co teraz powiem, ale wiesz, ja jestem taką zwykłą dziewczyną, która pochodzi z małej miejscowości w województwie opolskim w Polsce, która, wiesz, przyjechała sobie do Irlandii z ówczesnym chłopakiem, obecnym mężem. Tak sobie trochę, wiesz, pobawić się jeszcze. Warunek był taki, że fajnie znaleźć pracę w zawodzie. Trochę żeśmy byli takimi podróżnikami z okresów studenckich. Stwierdziliśmy, że nie, to jeszcze nie czas na Polskę. Kiedy czas na Polskę będzie, to będzie. Okazało się, że póki co go nie ma, bo się tak tutaj ostaliśmy, że nam się spodobało. No i wiesz, i nagle Polka z małej miejscowości reprezentuje w Irlandii program metody Silwy i tak się ta moja Magda droga zaczęła. Bardzo Ci dziękuję za tą historię. Musiałam się w międzyczasie bardzo szeroko uśmiechać i zanim opowiem Wam trochę kawałek i Tobie mojej historii, bo mnie teraz zainspirowałaś, chciałabym Wam podkreślić jedną rzecz. Zobaczcie, co Kasia i usłyszcie, co Kasia powiedziała. Do książkę z tego, co zapamiętałam, 2010 i 2014. 2010. Tak jest. Zobaczcie, 4 lata czekania, tak jest. To są 4 lata. I to jest bardzo istotna informacja, jak często popełniamy ten błąd, że chcemy już i nie tracimy tą cierpliwość. Nie bez kozery mówimy, że wszystko się dzieje w swoim czasie. Moja droga była jeszcze dłuższa niż Twoja, ponieważ pierwszy kontakt z hipnozą miałam w roku 2011, gdzie w ogóle poznałam zagadnienie tematu hipnozy, medytacji, dowiedziałam się, czym jest NLP, ale takie właśnie fajne, ekologiczne NLP, które miało na celu pomagać terapeutycznie, po czym miałam dłuższą przerwę i znowu mi właśnie ja mój moment aha miałam na konferencji Tonyego Robbinsa w Londynie, gdzie przeszłam proces na przekonaniach, pracę na przekonaniach, samouzdrowienia, rzeczy takiego samowybaczenia. I nagle był ten moment, aha, to jest dokładnie to, co chcę robić, jestem gotowa, żeby zacząć pomagać innym. I bardzo intensywnie zaczęłam się rozwijać w tym kierunku. I my mamy rok 2021 i też tak jak Ty mogę powiedzieć, słuchajcie, jestem z mojej miejscowości, jestem z Zabrza na Śląsku i mieszkam teraz w Niemczech. Pamiętam, jak kiedyś usłyszałam zdanie... jeżeli chcesz osiągnąć sukces, znajdź kogoś, inspiruj się kimś, kto już to też zrobił. I bardzo mi było ciężko na początku znaleźć dokładnie podobne historie. Nagle trafiłam, no to nie jest przypadek, w zeszłym roku na ciebie. W zeszłym roku też trafiłam na jedną z coachów z Portugalii, nazywa się Maja Ori. Maja edukuje w temacie relacji damsko-męskich. I tak pomyślałam, kurczę, to są dwie kobiety, które robią coś dobrego poza granicami w języku polskim. Tak więc to jest dla mnie niesamowite, bo też, czego nie wiesz, stała się dla mnie ogromną inspiracją. I wzajemnie, Magda, i wzajemnie. Dziękuję. I takim punktem, że pomyślałam, kurczę, ktoś ma podobną historię. I to jest takie, ale teraz jeszcze tym bardziej się cieszę, bo ja nie znałam twojej historii, że to też był proces.
I teraz naprawdę zdałam sobie sprawę z tego, że to u mnie był jeszcze dłuższy proces, dlatego słuchajcie, kochani, dajcie sobie czas. To nie jest tak, że z dnia na dzień to się wszystko się dzieje w swoim czasie. I czy Kasia, czy ja przez ten cały czas zdobywałyśmy doświadczenia, rozwijałyśmy się, a gdy już miałyśmy ten moment, okej, to jest teraz, chcę to robić, myślę, że Kasia też bardzo dużo włożyła w to energii, ale również finansów, żeby być w tym miejscu, w którym jest. I to nie jest tak, że wystarczy przeczytać jedną książkę i nic nie robić. To trzeba też włożyć w to pracę, no ale to też jest co najważniejsze, jest to proces i wiara w to. I co Dokładnie. Jest jeszcze ważne, powiedziałaś jedną magiczną rzecz. Przeczytałam książkę i chciałam od razu wprowadzić to w życie. Dokładnie to jest to, że co ja powtarzam, że niezależnie ile książek przeczytasz, na ile szkoleń pójdziesz, ale jeżeli nie zaczniesz wprowadzać tego w życie, to nic się nie zmieni. Magda, dzięki, że uważnie słuchasz, bo rzeczywiście wyciągnęłaś tak teraz, jak ciebie słucham, w kontekście tego, co ja mówiłam, wydaje mi się, że wyciągnęłaś naprawdę najważniejsze rzeczy, bo proces i kwestia praktyki, próbowania, testowania pozwala właśnie nam też siebie sprawdzić i dowiedzieć się, czy to na pewno to. No bo jeżeli ja bym, prawda, nie przetestowała i nie sprawdziła, jak to wszystko działa, no to bym absolutnie nie wiedziała, czy mi się w ogóle to podoba, no bo do takiego momentu by po prostu nie doszło. Chciałabym odnieść się jeszcze do tematu samouzdrawienia. Czy mogłabyś też coś na ten temat powiedzieć, jak właśnie Silva pomaga nam w tym procesie? Tak. I tutaj Magda zaznacza, dzięki za to pytanie, bo to, co teraz będę mówiła, sprawdza się absolutnie w każdym obszarze naszego życia. Czyli proces, który w skrócie Wam teraz opowiem, działa tak samo, jeśli chodzi o obszar zdrowia, relacji, finansów, biznesu. No i tam możemy sobie pododawać, co chcemy, to, co jest dla nas ważne. Więc pokrótce opowiem to tak, że tak jak wiemy, trzy elementy według mnie są najważniejsze, jeśli chodzi o realizację naszego celu, którym może być, tak jak wspomniałaś, proces uzdrawiania, podwojenie dochodów w swojej firmie, zdobywanie 5 klientów w miesiącu zamiast jednego. No i tutaj każdy z nas sobie dodaje, co chce. Więc tak jak powiedziałyśmy, znamy proces, na którym opiera się program metody Silvy. Pierwszy element to stan relaksu, obniżenie częstotliwości fal mózgowych z beta, czyli w stanie, w którym teraz jesteśmy, na alfa albo teta. Stan teta to jest w ogóle jeszcze głębszy poziom takiego, prawda, relaksu, medytacji. On jest jeszcze głębszy niż alfa. Natomiast my mówimy teraz o takim świadomym stanie. Wtedy, kiedy jesteśmy na tych obniżonych częstotliwościach fal mózgowych alfa, to wtedy to jest stan świadomy. I teraz tak, na czym polega w ogóle cały trik Silwowy? Robię takie skrócone szkolenie, Magda, które z reguły trwa u mnie 4 dni. Obniżamy częstotliwości, prawda, na zasadzie po prostu wprowadzenia się w stan relaksu, możemy sobie policzyć do 3, możemy wziąć sobie kilka głębokich wdechów, różne są metody wejścia w stan medytacji. Myślę, że ty też coś na ten temat, prawda, będziesz mogła nam doradzić. I teraz... Widzisz, wyprzedziłaś mnie i tak się nic nie odzywałam. Wtedy właśnie używamy drugi element, czyli element pracy z wizualizacją i wyobraźnią. Bo dzisiaj już, tak jak powiedziałam, nie wyprzedziłaś, powiedziałaś bardzo ważną rzecz. To jest coś, kiedy ja to zrozumiałam i kiedy ja to wprowadziłam w swoje życie, to absolutnie to życie potoczyło się całkiem innym torem. Powiedziałaś dzisiaj, że nasz mózg nie widzi różnicy pomiędzy stanem wyobrażonym a naszą fizycznością, naszą rzeczywistością. Więc co ten mądry José Silva dla nas wymyślił, to, że wtedy, kiedy my jesteśmy na tych falach mózgowych alfa, przypominam, aktywujemy prawą półkulę mózgu. Prawa półkula mózgu, połączenie, intuicja, kreatywność, procesy samozdrowienia, świetnie działa nam wtedy wizja i wizualizacja, my tworzymy sobie na obniżonych falach mózgowych nasz mentalny obraz tego, jak chcemy, aby wyglądało nasze życie, biznes, zdrowie itp. itd. Czyli podsumowując, w związku z tym, że nasz mózg nie wie,
Czy to, o czym ja myślę, jest naszą rzeczywistością, czy tylko jakimś wyobrażeniem, robi wszystko, żeby zachęcić nasze ciało do działania i nas pcha. Pcha nas dlatego, i tu wchodzę w trzeci element, ponieważ chce, żebyśmy na początku mieli to ogromne pragnienie tego naszego celu. Czyli ja tutaj tak będę troszeczkę wcinała może kilka takich bardzo mocnych słów z języka angielskiego. To tak zwane nasze desire, ta motywacyjna siła, która jeżeli ja tak bardzo chcę i ja wiem, co ja chcę, no to prędzej czy później, jak się zaprogramuję najpierw mentalnie i będę widziała za pomocą mojej wyobraźni, pod zamkniętymi powiekami, co ja tak naprawdę chcę, no to prędzej czy później, wierząc w to, dzisiaj też wspomniałaś o wierze, wierząc w to i oczekując, czyli mamy ten element belief and expectancy, prędzej czy później, w połączeniu z działaniem, mówię o tym bardzo głośno, bo to nie jest tak, że w tej wspomnianej przeze mnie Portugalii marzymy o tym, żeby mieć ekstra wypasioną willę z basenem i jak ja sobie wyobrażę, to ona będzie. Nie, nie, nie. Takie rzeczy się nie zdarzają, ale my właśnie wtedy wpadniemy na jakiś pomysł. Przyjdzie do nas ten potoczny moment aha, będziemy bardziej decyzyjni. Spotkamy taką Magdę na drodze, która powie, Kasia, wiesz, zapraszam się do Ciebie do podcastu, jesteś właśnie w trakcie promocji swojego nowego produktu i ja się śmieję, że ja sobie zmanifestowałam to, żeby, prawda, w tym momencie mojego tygodniu premierowego, przepraszam Magda, że tak wtrącam, pewnie o tym będziemy mówić, zwiększyć sobie swoje zasięgi. Czyli podsumowując, zapytałaś mnie o samouzdrowienie, dotyczy to każdego obszaru naszego życia. Obniżamy fale mózgowe, włączamy proces wizualizacji w związku z tym, że nauka głośno nam mówi, nasz mózg taki mądrala, nie do końca mądrala, możemy go oszukać, możemy sobie wizualizować to, co chcemy, bo on jest w tym momencie głupiutki i nie wie, czy to, co ja sobie myślę, dzieje się naprawdę, czy w rzeczywistości. I jeżeli my bardzo chcemy, bo mamy to pragnienie, wierzymy w ten proces i oczekujemy, że prędzej czy później to się stanie, nasze ciało będzie z nami wykonywało te wszystkie czynności, które my tutaj sobie mentalnie programujemy. Ja wiem, że to może trochę tak brzmi paranormalnie, natomiast to jest bardzo prosty sposób. Wszystkie techniki metody Sylwy Magda są bardzo proste. Kwestia wprowadzenia się w stan relaksu, zaimplementowania techniki wizualizacji i wyobraźni i bycia gotowym, bo ta gotowość, ta chęć działania, to wprowadzenie w życie, co ja widzę mentalnie, jest kluczem, ale bez działania, bez jakby followowania, tak, czyli podążania za tym, co ja tutaj mentalnie widzę, nic się tak naprawdę nie dzieje, nic się tak naprawdę nie stanie. Ja zawsze głośno mówię, czasami spotykam się z osobami, które nie znam gdzieś tam w sieci, szczególnie, że nasz sukces, nasze rezultaty to jest 80% naszej pracy mentalnej. Naprawdę. I to nie jestem ja, Katarzyna Ostasz, która to mówi, tylko to jest podparte badaniami naukowymi. Reszta to jest nasze działanie, ale to działanie jest bardzo ważne. Najpierw trzeba być tutaj mocnym psychicznie, mentalnie, czego uczy nas Sylwa. Metoda Sylwy mówi, odkryj te jeszcze niedocenione przez Ciebie pokłady umysłu, po to, żeby być zdrowym, żeby, tak jak powiedziałam, podwoić wyniki finansowe w firmie, żeby znaleźć miłość swojego życia. Wiesz, Magda, ja mam takie przypadki w sali szkoleniowej, w którym kobiety myślały, że nigdy nie będą mogły być mamami, mają wspaniałe dzieci. Wiesz, mężczyźni, którzy gdzieś tam, jak ja to mówię, dostali jakiś tam wyrok a propos choroby, mają się świetnie. Ja nie mówię, że ta metoda jest zawsze skuteczna. To jest metoda wsparcia, to nie jest żadna medycyna alternatywna, ale ja lubię o niej mówić jako taka suplementacja. Ja po to, prawda, codziennie, regularnie praktykuję medytację programu metody Sylwy,
żeby nie musieć się spotykać z różnego rodzaju wydarzeniami, które nie chcę, żeby w moim życiu się pojawiły. A jak się pojawią, to będę o tyle silniejsza, że będę wiedziała, jak sobie poradzić z tym wyzwaniem, bo życie nam oczywiście lubi płatać figle. Więc nie wiem, czy odpowiedziałam na Twoje pytanie, ale wydaje mi się, że tak. Pytałaś o samouzdrowienie, a ja Ci bardziej pokazałam proces, jak można sobie z tym wszystkim poradzić. Wspaniale odpowiedziałaś na to pytanie i nawet potwierdziłaś to, co powiedziałam na początku, że jest to, zawahałabym się stwierdzenie, że jest to remedium na wszystko. I też podkreślę jeszcze jedną rzecz, którą powiedziałaś, że praktykujesz to codziennie. I to jest tak to, co ja mówię, że medytacja to nie jest ibuprofen, który weźmiemy i działa za pół godziny. To jest regularność. Nie wiem, czy wiesz, ale osoby, które mnie znają, ja wyszłam z astmy oskrzelowej dzięki medytacjom i akurat ja nawet nie wiedziałam, że doktor Bodhi Spensa gdzieś tam wzorował się w jakimś stopniu na metodzie Silwy. Ja dzięki medytacjom doktora Joe Dispenza i prostemu body scan, czyli skanowaniu ciała, słuchajcie, wyszłam z brania leków. Ja mam tą diagnozę, mam ją, bo to jest tak, że jak się raz dostanie diagnozę, to się już ją ma. Oczywiście. Tylko tyle, że ja nie biorę leków, ale to też to nie było z dnia na dzień, ja codziennie z premedytacją dwa razy na dzień medytowałam przez 9 miesięcy, zanim się odważyłam odstawić leki. I jest to możliwe, ale potrzebna jest właśnie dyscyplina i regularność. Powiedziałaś też jeszcze jedną niezwykle istotną rzecz, że to samouzdrowienie to nie jest tylko samouzdrowienie ciała, ale też samo uzdrowienie podejścia w temacie biznesu, w temacie relacji i tak, że możemy sobie zamanifestować, czyli przyciągnęłaś myślami pewne wydarzenia. Tak naprawdę to, co przez to, co opowiedziałaś, to jest tajemnica, ta cała opisana w książce The Secret, czyli sekret, która została zekranizowana. Najpierw chyba był film, a potem książka, już nie pamiętam w której kolejności. I to jest bardzo ważne, że to nie jest tak, że sobie wymyślę, że jutro chcę mieć najnowsze Porsche przed domem i tak będzie. No właśnie. Nie, po prostu przez te wizualizacje, które będę robić codziennie, zacznę podejmować takie, a nie inne decyzje. Na mojej drodze będą się pojawiać ludzie, na których zauważę w ogóle istnienie, bo rozwinę intuicję dzięki właśnie tej metodzie. Którzy wcześniej by na pewno też by pojawili się w moim życiu, ale bym ich nie zauważyła. I to, co mnie fascynuje, czy w metodzie Silwy, czy w medytacji, że to, co powiedziałaś, wyostrzamy intuicję i kreatywność. I to jest właśnie klucz do sukcesu, czyli ta regularność, intuicja, kreatywność i wiara. Oj, tak, dokładnie. I wiara w proces i to pragnienie tego, że ja już jestem tak blisko. I czasami oczywiście, tak jak mówimy tutaj, ta cierpliwość i czas jest jak najbardziej skuteczna, ale znowu Magda, widzisz, kolejny raz wielkie faux pas za super uważne słuchanie. To prawda, ja nie wspomniałam o tym, ale regularność, samodyscyplina to są aspekty kluczowe. To jest tak, jak ja zawsze mówię, prawda, zgodzisz się ze mną, bo jesteś kobietą, kiedy chcemy pozbyć się 2 czy 3 kilogramów, bo och, jedziemy na wakacje i fajnie byłoby lepiej wyglądać w tym naszym bikini, no to spoko tam, okej, odrzucimy słodycze, nie, i tam dobra, już mam 2 kilogramy mniej, lepiej się czuję, natomiast okazuje się, że po wakacjach albo w trakcie wakacji znowu gdzieś tam to wszystko wraca. I nie, to nie o to chodzi, to chodzi o to, żeby być systematycznym, regularnym, to jest tak jak, nie wiem, w przygotowywaniu się do maratonu, czy w budowaniu mięśni na siłowni, prawda, mężczyźni, kobiety. Nic do nas nie przyjdzie z dnia na dzień. Regularność, praktyka, działanie to jest coś, co jest nam absolutnie koniecznie do osiągnięcia przez nas naszych rezultatów. Bardzo często też wsparcie, tak jak tutaj rozmawialiśmy, prawda, bo ja też mam przypadek ze sali szkoleniowej, gdzie kobieta została właśnie zdiagnozowana z bardzo niefajną chorobą, nawet nie będę mówiła na głos, żeby tutaj nic nie przyciągać. No i jak najbardziej ona korzystała z pomocy profesjonalistów w szpitalu i tak dalej, ale dodatkowo wspierała się mentalnie za pomocą tego, czego się chociażby nauczyła w kursach metody Silwy. I ja zawsze mówię o tym, że metoda Silwy nie stoi na bakier z żadnym innym podejściem. Nie może stać, nie jest też sprzeczna żadnym religiom i to jest właśnie bardzo, bardzo ważne, żeby wiedzieć i być tego świadomym.
Tak, i nie tylko metoda Silwy jest abstrahując już do jakiejkolwiek religii, ale też, moi drodzy, w ogóle teraz medytacja nie nawiązuje do żadnej religii. Wcześniej na przykład było tak, że baliśmy się tego, baliśmy się jogi, baliśmy się medytacji, bo to było ściśle w przekonaniu związane z religią, a teraz już tak nie jest. Na szczęście możemy to praktykować i to nie ma nic wspólnego z naszą wiarą. I żeby jeszcze podkreślić to, o czym teraz rozmawiamy, ja jestem praktykującą katoliczką i nie tylko medytuję, ale jeszcze praktykuję hipnozę i to naprawdę nie ma wpływu na moją Super. Religię. Fajnie, fajnie, że o tym mówisz, Magda, bo mówię, różne jeszcze opinie i komentarze się słyszy na ten temat. Ja zawsze lubię o tym głośno mówić w sali szkoleniowej, bo w związku z tym, że mieszkam w Dublinie, naprawdę przez szkolenia przejawiają się różnego rodzaju ludzie o różnej narodowości, o różnej kulturze. Dublin jest trochę taką kolebką różnych narodowości i kultury i to jest bardzo ważne. Ja zawsze lubię zaznaczyć, bo absolutnie przeszkadza mi, kogo mam pod względem wierzenia w sali szkoleniowej. To jest kogoś indywidualna sprawa i to jest bardzo ważne, o czym powiedziałaś, także dziękuję Ci bardzo też. To ja dziękuję Tobie, ale to jeszcze nie koniec, żeby nie wyszło, że teraz już dziękujemy sobie za rozmowę. Pamiętam, że podczas naszego jednego z live'ów wspomniałaś o fantastycznej metodzie, nie wiem, czy to jest związane z Silwą, ale chodziło o wizualizację pod prysznicem. Teraz to fantastycznie zabrzmiało, myślę, że fantazja nie jednej osoby tutaj ruszyła, ale nie, moi drodzy, nie będziemy tu takich tematów poruszać. Kasia, czy mogłabyś opowiedzieć, o co chodziło? Tak, to akurat nie jest gdzieś tam typowa technika metody Silwy, to jest gdzieś tam taka technika, którą ja nawet nie pamiętam, czy ja ją gdzieś sobie stworzyłam na własne potrzeby, czy ja gdzieś o tym czytałam. Generalnie polega ona właśnie na tych elementach silwowych, bo chodzi o to, że każdy z nas, szczególnie ta osoba taka dynamiczna, zapracowana, ja zawsze lubię mówić do takich osób, sama jestem taką osobą, myślę, Magda, że ty też jesteś pełna energii, ekspresji i tak dalej. Bardzo często słyszę, że co ty, Kasia, gdzie tam medytacja dla mnie, ja tutaj potrzebuję bodźców, ja nie mam w ogóle, wiesz, czasu, żeby zjeść spokojnie śniadanie, o czym ty do mnie mówisz, gdzie ja znajdę 5 minut czasu na medytację. No i tak właśnie zaaplikowała się technika tej wizualizacji pod prysznicem dla tych właśnie osób, które się spieszą, prawda, które nie mają czasu, którym ja zawsze mówię, zatrzymaj się, żebyś nie pożałował, żebyś nie pożałowała. Chodzi o to, że każdy z nas codziennie bierze prysznic albo się kąpie, no. Tak chyba jest, prawda? W tym momencie, kiedy właśnie jesteśmy pod tym prysznicem, 1-minutowym, 5-minutowym, wtedy, kiedy właśnie ten strumień wody na nas płynie, kiedy my tam tymi naszymi ulubionymi żelami, mydełkami, czy czymkolwiek się smarujemy, wyobrazić sobie, że w momencie właśnie tej wody, która spłukuje z nas różnego rodzaju mydełka, aromaty, żele i tak dalej, wyobraża sobie, wizualizować sobie, że w tym momencie właśnie spływają z nas te negatywne emocje, frustracje, być może z dnia naszego, które mieliśmy, być może mamy jakieś trudne wyzwanie, być może nie potrafimy sobie na ten moment z czymś poradzić, szukamy tego rozwiązania, to jest właśnie świetny sposób na to, Magda, twoje mindfulness, którego ty uczysz, żeby właśnie być w tym momencie tu i teraz przez chwilę i wykorzystać ten czas, którego bardzo często właśnie te wspomniane przeze mnie osoby nie mają. I co się okazuje, że to jest naprawdę takie oczyszczenie siebie, nie tylko pod względem tego brudu i potu, który się w nas nagromadził, ale oczyszczenie takie emocjonalne, takie zrzucenie tego ciężara z siebie, który nam gdzieś tutaj na sercu, w duszy leży. Więc to tak chyba pokrótce polecam, naprawdę szczególnie dla tych osób takich zabieganych, zapracowanych, bo to jest świetna technika też uważności, która, jak wiemy, w połączeniu z tym medytacyjnym, no rzeczywiście może zdziałać dużo, działa cuda generalnie. Dla takich osób zabieganych i które wychodzą z założenia, że medytacja nie jest dla nich, myślę, że tutaj mogę śmiało odesłać je do Ciebie, ponieważ już wspomniałaś między zdaniami, że wypuściłaś właśnie kurs dotyczący medytacji i to, co mnie zafascynowało w tym kursie, to proponujesz tam bardzo dużo różnych
krótkich medytacji. I to jest fajne, że też pokazujesz, słuchaj, możesz medytować, ale zajmie ci to parę minut, nie musisz siedzieć przez bitą godzinę, jak to fajnie powiedziałaś, ze skrzyżowanymi nogami na poduszce, tylko ja ci proponuję fajne, krótkie rozwiązania. Co możemy znaleźć w twoim kursie? Dziękuję, Magda. Zawsze to fajnie mieć taką promocję, prawda? Więc wiesz co, to nawet nie jest, tak, to można nazwać to kursem, to jest bardziej niezbędnik medytacyjny, jak nazwałam medytację na każdy dzień. Niezbędnik medytacyjny jest dostępny w dwóch pakietach. W pakiecie podstawowym, w którym oferuję 7 różnych medytacji. I dziękuję, że zaznaczyłaś to. Było to oczywiście zaplanowane przeze mnie celowo, ponieważ ja w bardzo dużej mierze pracuję szczególnie z kobietami, biznesmamami, czyli ja jestem związana z tym aspektem takim przedsiębiorczym. I tutaj wiem, jak to wszystko wygląda w życiu, więc absolutnie nie byłby produkt trafiony, gdybym zaoferowała godzinną medytację, bo to nie dla mojej grupy docelowej. Więc w tym pakiecie podstawowym oferuję 7 medytacji, Magda, w takiej pewnej strukturze, w takiej pewnej chronologii, czyli zaczynamy od medytacji oddechowej, przechodzimy przez medytację uważności, potem mamy medytację oczyszczania umysłu, mamy technikę, którą właśnie sobie zapożyczyłam z kursów metody Silwy, bardzo znaną, ja często o niej mówię publicznie, bo mamy na to zgodę, która się nazywa idealnym miejscem relaksacji, właśnie to jest to, co ty czym zaczęłaś rozmowę, to idealne miejsce relaksacji, do którego możemy przenieść się za pomocą wyobraźni, no i potem właśnie w związku z tym, że moją grupą docelową jest ta grupa taka przedsiębiorcza, kobiet przedsiębiorczych, zaoferowałam medytację do zwiększenia motywacji, medytacja, która regularnie praktykowana może usprawnić umiejętności komunikacyjne, zarządzania sobą w czasie, no i bycia cierpliwym, no i na niedzielę, jak to mówię, oczywiście te medytacje można sobie mieszać w różne dni, ale na ten 7 dzień tygodnia to jest taka wspaniała medytacja wdzięczności, żeby naprawdę wyrażać tą wdzięczność. Wdzięczność ma największe wibracje i to jest wspaniałe, że jeżeli my praktykujemy tą wdzięczność codziennie, to my naprawdę potrafimy znaleźć szczęście w każdym tak naprawdę aspekcie naszego życia. Natomiast w pakiecie rozszerzonym znajduje się to samo, o czym przed chwilą ci powiedziałam, plus dodałam czysty dźwięk alfa, o którym dzisiaj już tak naprawdę dużo powiedzieliśmy. Dźwięk alfa to jest nic innego jak te fale wibrujące w naszym mózgu wtedy, kiedy właśnie przebywamy na tych głębszych poziomach relaksu. No i dodałam taką, śmiało stwierdzę, że technikę mocy, bardzo znaną, popularną medytację prowadzoną z kursu metody Silwy, która nosi nazwę Zwierciadło Umysłu, w której właśnie zawarte są te 3 elementy, o które ty mnie zapytałaś, jeśli chodzi o proces samouzdrawiania, czyli obniżamy fale mózgowe, wizualizujemy, no i mamy to pragnienie tej realizacji tego naszego celu, wierzymy, prawda, w możliwość, że to nam się zrealizuje, no i oczekujemy, że to już jest tuż za rogiem tego naszego budynku. Także tak to, Magda, wygląda w pakiecie podstawowym, jeśli chodzi o czas tych medytacji, to całość gdzieś tam plasuje się w godzinę 15 minut, w aspekcie rozszerzonym to są niecałe, można by powiedzieć, 2 godziny. Także zapraszam, wszystko jest dostępne na mojej stronie internetowej, można sobie nabyć i nie wiem też, kiedy twój podcast ujrzy światło dzienne, ale obecnie teraz w tym tygodniu na niezbędnik medytacyjny jest cena promocyjna, ona potem wzrasta. Także zapraszam, no bo cóż ja, Magda, mogę powiedzieć, medytacja jak dla mnie jest takim narzędziem, codziennej rutyny. Dla mnie medytacja jest czymś jak mycie zębów już, na tym poziomie śmiało mogę stwierdzić, myślę, że moi bliscy też to mogą potwierdzić, albo jak wypicie szklanki wody, bo to są moje takie nawyki, które po prostu wykonuję, bez których, no nie wiem, nie poszłabym odprowadzić syna do szkoły, jakbym nie zamedytowała, nie wypiła szklanki wody i nie umyła zębów. Mogę nie brać prysznicu, ale zęby muszę umyć. No i tak to po prostu wygląda. Tak jeszcze, jeśli mogę dodać, to jak sama wiesz, medytacja jest metodą nieinwazyjną i ona nie może nikomu zaszkodzić przy praktyce. To jest fantastyczne. No i powiem ci, że już po 6 latach wczytywania, praktykowania i edukacji na temat medytacji, szczególnie prowadzonej, dynamicznej, nie znalazłam jakichś dowodów naukowych, badań naukowych, które by potwierdzały fakt, że
medytacji nie warto praktykować. Nie ma dowodów na ten temat, żeby po prostu medytacji nie praktykować. Mówiłam to ostatnio, też miałam takie spotkanie na żywo z uczestnikami pewnego spotkania i jak najbardziej są polecane pewne formy medytacji, na przykład bardziej dla introwertyków, bardziej dla ekstrawertyków, wtedy się zaleca coś innego, natomiast nie ma tak, że jak introwertyk na przykład chce spędzić 5 minut z medytacją prowadzą, to ona może mu zaszkodzić. I tak samo oczywiście na przykład do osobowości ekstrawertycznej. Także tutaj absolutnie to nie są znowu moje słowa, tylko to są słowa podparte nauką, badaniami naukowymi. Także dziękuję. To tyle na temat niezbędnika medytacyjnego. Wszystkich zachęcam, żebyście zerknęli właśnie na Kasi stronę, gdzie znajdziecie opis niezbędnika. Bardzo mi się podoba nazwa niezbędnik medytacyjny. Wspomniałaś o wdzięczności i to jest bardzo fajna technika, do której też będę wszystkich zachęcać, bo to nie tylko chodzi o to, żeby czuć wdzięczność do świata, ale żebyście zaczęli czuć wdzięczność do samych siebie i sama wiem z doświadczenia, że na początku czasami może być nam ciężko poczuć do siebie wdzięczność, szczególnie jeżeli dopiero pracujemy nad poczuciem własnej wartości, ale dzięki tej technice najpierw nauczycie się odczuwać wdzięczność do tego, co jest wokół was i potem nagle w magiczny sposób zaczniecie być wdzięczni samym sobie. Ale to tak jak wspomniałyśmy, stanie się poprzez regularność, poprzez danie sobie czasu, jest to proces. I Kasia, powiedziałaś jedną ważną rzecz, cieszę się, że powtórzyłaś to przed chwilą drugi raz, oczekiwanie. Niestety mamy takie przekonanie i kiedyś nawet puściłam post na Instagramie, z jednej strony zostałam tak zhejtowana, że musiałam się uśmiechać, ponieważ mamy przekonanie, żeby nie oczekiwać, wtedy się nie rozczarujemy i ja postawiłam tezę, że oczekuj, bo dostajesz to, co oczekujesz, jak nic nie oczekujesz, no to nic nie dostajesz. I to jest właśnie piękne i bardzo się cieszę, że usłyszycie, moi drodzy, i usłyszeliście to z ust jeszcze jednej ekspertki, żeby oczekiwać, żeby wizualizować i oczekiwać to, czego pragniecie. Jasne, i ja tutaj też się wetnę, Magda, przepraszam za to, że tak zrobię, bo to jest ważne, co powiedziałaś i ja też bardzo często słyszę negacje w takim kierunku, że ja myślę, że nie do końca wszyscy rozumią, o co mi chodzi z tym oczekiwaniem, czy tak jak teraz tobie, bo to chodzi o to, żeby oczekiwać, jak ja to zawsze mówię potocznie, z tyłu głowy i mieć ten obraz tego wszystkiego, co ja chcę, ale podam wam przykład, bo to jest świetny moment na to, żeby wyjaśnić to oczekiwanie. To nie jest tak, że jak ja na przykład organizuję szkolenie, no i gdzieś tam, prawda, za pomocą techniki wizualizacyjnej i mojego działania, bo mam kampanię na przykład marketingową, promocyjną, mentalnie widzę już to swoje szkolenie, mam 50 członków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu cały dzień siedzę przed komputerem i oczekuję i patrzę, ile maili mi przychodzi codziennie. No broń Boże, ale kochani, ja naprawdę mówię to teraz z takim trochę, można powiedzieć, rozczarowaniem, bo bardzo często się z tym spotykam, że ludzie tak rozumieją właśnie tak, te swoje oczekiwania. Masz rację. Powiedziałaś. To nie o to chodzi. Oczekujmy realizację tego naszego celu, ale zróbmy swoje, zamknijmy laptopa, idźmy na spacer, ugotujmy z dziećmi, z mężem obiad, zajmijmy się naszą codziennością, bo to oznacza, że my zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, a teraz odpuszczamy to oczekiwanie, bo dużo się teraz mówi o tym odpuszczeniu, prawda? Tak, odpuść, tak. A będzie ci dane. Jak najbardziej, tak jest. Ale oczekiwanie jest związane właśnie z tym takim zaprogramowaniem, ja nie lubię tego słowa, siebie na cel, czyli ja oczekuję, że to właśnie się zdarzy wtedy, kiedy ja będę na tym spacerze, nie myśląc o tym i nie sprawdzając telefonu, nie mam tu teraz Magda telefonu, czy ja już mam 10 zgłoszeń na moje szkolenie. Przepraszam Magda, że się tak wcięłam, ale to jest bardzo ważne. Ja myślę, że nasi słuchacze i widzowie, to jest taki absolutny element ważności tego, żeby oni to usłyszeli, czyli oczekiwanie to jest to, że ja mam wizję końcową celu, ale ja odpuszczam, ja zrobiłam wszystko mentalnie, poprzez moje działania i teraz jest weekend, ja odpoczywam. I bardzo często właśnie wtedy, kiedy ja odpuszczam, poprzez to, że ja żyję w tej mojej uważności, w tym momencie tu i teraz z moją rodziną, z przyjaciółmi i tak dalej, bo zrobiłam swoje, wtedy ta cała magia się zadziewa, bo to jest taka magia, nie do końca magia, bo my żeśmy już dużo zrobili,
prawda? My żeśmy zrobili wszystko, co trzeba, ale nie oczekujemy co 5 minut, że ja będę sprawdzała maila. To nie o to chodzi. Dzięki, Magda, wyłapujesz naprawdę bardzo istotne rzeczy. Dodałabym do Twojej wypowiedzi, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, jeszcze jeden element, żeby zaufać. Żeby nie tylko odpuścić, ale też zaufać. I to zaufanie będzie z tą wiarą, że tak jak powiedziałeś, zrobiłeś to, co mogłeś. I teraz odpuść i zaufaj. Zaufaj, że zaufaj sobie i zaufaj wszechświatu. Już tak jak mówiłyśmy, oczywiście, abstrahując od tego, czy wierzysz, czy nie wierzysz, w co wierzysz. W kogo wierzysz? Zaufaj temu, prawda? Tej sile wyższej. Albo zaufaj po prostu sobie. Albo sobie, dokładnie. Jak najbardziej bardzo ważny element, też przeze mnie tutaj dzisiaj nie wspomniany. Jak najbardziej. Zaufanie to też jest klucz. To jest to zaufanie w proces, o którym mówiliśmy. Ta wiara w proces, prawda? Która jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Dokładnie. Czyli tak podsumowując, warto jest medytować? Oczywiście. Magda. Jak najbardziej. Medytacja to jest nic innego jak to bardzo trendy o się dbanie. To jest czas na odpoczynek, to jest relaks. Ja teraz jestem właśnie w fazie kampanii i bardzo często mówię o tym. I to jest naprawdę takim faktem, że w moim kalendarzu od kilku dobrych lat jest rubryka na odpoczynek, jest czas na relaks. I to nie jest tak, że ja nie jestem w stanie zarwać wieczora czy nocy. Czasami trzeba, osoby pracujące dla siebie wiedzą, prawda, Magda? Czasami trzeba zacisnąć rękawy, jak ja to mówię, ścisnąć poślady i jechać z tym koksem, ale wiemy, że potem jest nam potrzebny reset. Ta medytacja, Magda, rozumiana jako odpoczynek, relaks, o się dbanie, spacer z naturą, prysznic, kąpiel, świadome jedzenie, spędzenie czasu z przyjaciółmi, takie świadoma rozmowa, to jest podstawa naszej piramidy Maslowa, naprawdę. I ja to mówię z wielkim poczuciem odpowiedzialności, że jeżeli ja bym właśnie nie odpoczywała, nie relaksowała się, no to ja nie wiem, czy tak na dłuższą metę można po prostu sobie radzić ze wszystkim, no bo intensywność naszego codziennego dnia jest ogromna, każdy z nas ma tyle obowiązków, stres, który nas na co dzień otacza, który mamy w ostatnim roku, uważam, że jest na bardzo wysokim poziomie, więc ja naprawdę nie wiem, jakie inne narzędzie, jaki inny sposób może nam pomóc, właśnie tak jak ta medytacja. Znowu, każdy ma swoje rozumienie tej medytacji, dlatego ja tak tutaj lubię używać takich synonimów typu właśnie relaks, odpoczynek, o się dbanie, hashtagowe i oczywiście tak i jeszcze raz tak. I to, co jest fajne generalnie też w metodzie Silwy, którą dopiero poznaję dzięki Tobie i nie tylko ja, muszę powiedzieć, że jeszcze zaraziłaś swoją pasją do metody Silwy moją siostrę, która już ukończyła właśnie kurs. Tak, dziękuję i pozdrawiam. Tak więc działasz cuda, Kasiu, i metoda Silwy działa cuda. To, co mi się bardzo w tym podoba, bardzo burzy przekonanie, że właśnie trzeba siedzieć sztywno na poduszce i w bardzo cichym pomieszczeniu, i to, co jest fajne w metodzie Silwy, możecie to robić zawsze i wszędzie i dzięki temu i tej umiejętności, którą posiądziecie, nie przestaną wam przeszkadzać dźwięki czy ludzie wokół was, dojdziecie do takiej wprawy, tylko tak jak mówię, jest to proces, że będziecie potrafili się wyciszyć wszędzie. Tak, no i tak jak mówiliśmy, w tym momencie na kliknięcie, prawda? To jest to, co mówiłaś. Na początku oczywiście idziemy pewną strukturą, jest pewna struktura, jest pewien proces, a potem to jest na zasadzie okej, chcę się zrelaksować i tak się dzieje, nie? I rzeczywiście tak jest, i rzeczywiście tak jest. Czyli tak jak uczysz, świadomy biznes, świadome życie, świadomy biznes. Coś w tym jest, myślę, że tak, że coś w tym jest. Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo, że przyjęłaś moje zaproszenie, za tą niezwykle interesującą rozmowę. Dowiedziałam się znowu dzisiaj czegoś nowego i życzę Ci cudownego, pięknego życia, dużo zdrowia i trzymam kciuki za niezbędnik medytacyjny. Bardzo dziękuję, Magda, i wzajemnie, samych sukcesów. No i działajmy, sprawiajmy, żeby chociaż namiastka ludzi wokół nas doświadczała mocy relaksu, medytacji, uważności, o której Ty z kolei bardzo dużo mówisz. Bardzo Ci dziękuję z całego mojego serca. Dziękuję Ci, Kasiu, dziękuję Wam wszystkim. Do zobaczenia następnym razem.
Do usłyszenia.